Stacja Łączność. Obwód w sieci marzeń. Szanowni Państwo, nadajemy prosto z zespołu Szkół Łączności, tu Stacja Łączność, dni otwarte ZSŁ, mnóstwo zwiedzających i teraz mamy gości w naszym studiu, którzy przyglądają się, jak pracujemy, jak pracują dziennikarze w Stacji Łączność. Włodku, oddaję Ci głos. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj moim gościem jest Dagmara, uczennica gimnazjum numer 3. Powiedz coś o sobie. No. Nie ma się czego wstydzić. No, chciałam przyjść do tej szkoły, zobaczyć jak wygląda. Mhm. A powiedz mi, czy fascynuje Cię któryś z kierunków owej szkole? No tak, informatyka. Informatyka. Poza, tak prywatnie zajmujesz się również informatyką, czy tak bardziej uważasz, że to jest przyszłościowy zawód, dlatego tu przychodzisz? Nie, po prostu bardzo lubię komputery, lubię grać i chciałabym w przyszłości tworzyć gry. Rozumiem. A jeżeli chodzi o poziom trudności, czego się spodziewasz po tej szkole? No nie oczekuję, że będzie łatwo. I dobrze oczekujesz. Powiedz mi jeszcze, skąd usłyszałaś o tej szkole? Jakie to były opinie? Pozytywne, może negatywne? Od kolegi usłyszałam i były dość pozytywne. Pozytywne. Dobrze, rozumiem. W takim razie nie chciałabyś jeszcze czegoś powiedzieć może, czego oczekujesz od tej szkoły, czego się obawiasz, nie wiem, jest to szkoła garniturowa jednak, mundurowa, w której musimy przez cały rok prawie chodzić w garniturach. Czy to nie jest według Ciebie minus? Nie. No dobrze, dziękuję wtedy, dziękuję za wywiad, żegnam się z wszystkimi serdecznie. A my zapraszamy jeszcze przez godzinkę do Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku. Stacja Łączność. Szanowni Państwo, cieszymy się, że Łączność odwiedzają także dziewczyny i witamy je gorąco oraz zapraszamy do Łączności. Dni otwarte Łączności, jeszcze przez godzinę można zobaczyć pracownie, sale, w których może przyszli gimnazjaliści będą się uczyć. Zapraszamy serdecznie na dni otwarte, a teraz ze mną są uczniowie Gdańskiej Łączności, którzy trochę o samej Łączności opowiedzą. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Włodek. Dzisiaj w studiu gościmy Maćka, ucznia Zespołu Szkół Łączności. Witam bardzo serdecznie. Maciek uczy się na kierunku informatyka. Opisz swój profil. No, nie jest to zbytnio trudny, ale też nie jest zbytnio łatwy profil. Tutaj trzeba jednak się zaznajomić. Tak, trzeba się zaznajomić z tematem, trzeba jednak rozumieć, co się dzieje. Rozumiem. Czy według Ciebie profil informatyka jest przyszłościowy? Znaczy kierunek, na którym się uczysz, jest to kierunek, który daje Ci przyszłość w zawodzie? Tak, mi się wydaje, że jednak informatyk ma naprawdę duży zakres. Nawet jeżeli nie znalazłaby się znalazła, że tak powiem, praca w Polsce, zawsze można wyjechać za granicę, bo informatyk jednak jest bardzo teraz szukany. Znajomość sieci, programowanie będzie raczej potrzebne w każdym państwie. No dobra, powiedz mi, dlaczego informatyk, a nie na przykład elektronik czy teleinformatyk? Właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, że jednak to mi się wydawało, że to będzie najbardziej jakby przyszłościowy, najbardziej dochodowy biznes. A nie uważasz, że na przykład elektroników też jest zapotrzebowanie właśnie na elektroników czy informatyków o innym zakresie wiedzy? Zapotrzebowanie na pewno jest, ale jak ja tu przychodziłem 2 lata temu, byłem w takim przekonaniu, że jednak informatyk będzie najbardziej potrzebny, bo z tego co słyszałem, że zakładanie serwerów, eksploatacja nawet komputerów, a takie najmniejsze rzeczy będą właśnie bardzo potrzebne w przyszłych latach. Wspomniałeś przed chwilą o tym, czym się po części specjalizuje informatyk. Powiedz mi więcej o tym. Informatyk specjalizuje się głównie właśnie w eksploatacjach komputera, czyli rozkładanie na części, sprawdzanie wszystko czy działa, zakładanie sieci, projektowanie tych sieci, że tak powiem, i właśnie głównie związane wszystko z internetem i z eksploatacją komputerów. Dobra, rozumiem.
Powiedz mi, ze tego, że jesteś uczniem szkoły technicznej, to posiadasz przedmioty zawodowe. Opisz je w skrócie. Tak. Mamy na pewno tak zwane pipy, czyli podstawy algorytmiki i programowania. Czyli głównie właśnie piszemy algorytmy różne, głównie tylko na póki co na papierze, ale pewnie w przyszłych latach będziemy już pisać na komputerach. Urządzenia techniki komputerowej na przykład to jest eksploatacja komputerów. Badamy, może nie tyle badamy, ale sprawdzamy, jak działa dany przedmiot, dany sprzęt. Sieci komputerowe, czyli właśnie też to, co wspominałem wcześniej, czyli zakładanie różnych sieci, programowanie ich, nadawanie IP i kompletna ich modyfikacja. Mm-hmm. Który według Ciebie z tych przedmiotów zawodowych jest, nie wiem, najważniejszy, może zarazem najtrudniejszy? Najważniejszym się wydaje, że właśnie urządzenie techniki komputerowej, UTK tak zwane, on ma najbardziej wszystko wspólnego z komputerami właśnie, czyli głównie robimy na nim eksploatację komputerów, sprawdzanie, czy wszystko działa, instalowanie oprogramowań. No a najtrudniejszy, nie wiem, czy aż tak jest. No dobra, a taki najtrudniejszy przedmiot w szkole, który jest według Ciebie? W pierwszym roku to raczej nie było techniczne, ale było takie jeszcze biologia, a teraz chyba sieci komputerowe i administracja nimi. Mhm. Opisz może, jak wyglądał pierwszy rok w porównaniu do drugiego, może który był lepszy, który łatwiejszy, w którym się więcej nauczyłeś? Według mnie drugi rok był o wiele łatwiejszy, bo większość z pierwszego roku już wtedy się wiedziało. W pierwszym roku były jeszcze ten typu biologia i historia, które potem nam odpadły, a teraz już jak w kolejnych latach po prostu już leci jak z górki. No dobra. Czy uważasz, że ZSL jest szkołą męską tylko? Nie zgadzam się z tym, ponieważ ja sama mam zaszczyt mieć parę dziewczyn w klasie i uważam, że posiadanie dziewczyn to jest raz plus, a dwa, to nie jest taki stereotyp, żeby mieć tylko chłopaków. A może zachęciłbyś jakoś na płeć piękną do zawitania do naszej szkoły? Serdecznie zapraszam kobiety w każdym wieku, no może nie w każdym, ale na każdą klasę, do każdej klasy. Serdecznie zapraszam, będziecie mieli tutaj co robić i na pewno znajdziecie sobie i kolegów, i koleżanki. Ja również zachęcam do przyjścia na dni otwarte zespołu Szkół Łączności, które będą 1 kwietnia, jak i 24 kwietnia, od rana aż do późnego popołudnia. Dziękuję Maciek za udzielony wywiad i żegnam się z Państwem, Włodzimierz Gajewski. Do widzenia. Stacja Łączność. Szanowni Państwo, cały czas jeszcze przez pół godziny dni otwarte zespołu Szkół Łączności, także jeżeli ktoś jest jeszcze w pobliżu, to gorąco, gorąco zapraszamy serdecznie. Można zwiedzić salę, pracownię, w której być może przyszli gimnazjaliści będą się uczyć, będą zdobywać swoją wiedzę. A w moim studiu jest Włodek. Włodku. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziś moim gościem jest Agata, uczennica gimnazjum. Przedstaw się, powiedz coś o sobie. Nazywam się Agata, mieszkam w Kiłpinie, to jest gdzieś 30 km stąd, tam też uczęszczam do gimnazjum. Powiedz mi, czemu na przykład Technikum Łączności, a nie jakaś inna szkoła? Technikum Łączności kilka dobrych lat temu mój tata tu uczęszczał i właśnie polecał tą szkołę, mówił mi dobre rzeczy. Powiedz mi według Ciebie, który profil jest najbardziej Cię interesuje? Informatyk. Informatyk. Czemu informatyk? Bo wiem, że to jest bardzo taki zawód, który jesteś... Dobrze można pracę po prostu w przyszłości znaleźć, można później na studia jeszcze na przykład ekonomiczne i mieć bardzo duży wybór w zależności od pracy. Rozumiem. A powiedz mi, tak prywatnie się interesujesz informatyką? Czy robisz coś w tym kierunku? Bardziej na przykład filmy jakieś oglądając na YouTube też widzę te prace różne i to też tak interesuje. No dobra, rozumiem. A powiedz mi, co sądzisz o tym, że Zespół Szkół Łączności jest uznawany za szkołę męską? Nie jest. Widzę na przykład na zdjęciach, że są też dziewczyny, a męska to pewnie dlatego, że jest takie typowe zawody dla mężczyzn, ale to przecież nie ma znaczenia. Każda dziewczyna też się może w nich usadkować. Dobra, rozumiem. A wydaje ci się, mi się przynajmniej wydaje, że takie zawody jak elektronik, to jest taki typowy zawód męski, ale informatyk przecież równie dobrze może być skierowany do dziewcząt.
No tak, to jest też taka trochę dyskryminacja kobiet. No dobra, rozumiem. Nie chciałem tu nikogo dyskryminować, nikogo obrazić. Jeżeli to zrobiłem, proszę wybaczyć. Powiedz mi jeszcze może, co, będąc tutaj na Dniach Otwartych, co ci się spodobało w tej szkole? Jest właśnie takich... Widać, że osoby tu są miłe. Jest też dużo sal ciekawych, dużo komputerów. Widać, że można dużo zrobić. A na pierwszy rzut oka zauważyłaś jakieś minusy, czy owych nie ma? Niezbyt. A fakt, że musiałabyś się na pierwszym roku dosyć dużo uczyć i naprawdę poświęcić na to większość swojego wolnego czasu, nie odstrasza cię od tej szkoły? Nie, nie odstrasza. Lubisz się uczyć, tak? Można powiedzieć. Rozumiem. W takim razie już chyba będziemy kończyć nasz wywiad. Bardzo dziękuję Agacie. A nie, przepraszam jeszcze. Jeden temat. Co uważasz o mundurkach szkolnych, o garniturach? Bardzo mi się podoba. Dobra. Także dziękujemy Agacie za wywiad. Do usłyszenia. Stacja Łączność. Obwód w sieci marzeń.